Dzień dobry Państwu. Jeszcze chciałem dalej powiedzieć coś, że oglądałem media, telewizję, różne dzienniki, wiadomości, niewiadomości w telewizji, że szturmują granicę grecką. Uchodźcy. Uchodźcy szturmują granicę tam. Szanowni Państwo, jeżeli oni się nie uspokoją, nie wrócą na swoje państwa, bo nie swoje państwo pilnują, nie swoje państwie tak robią, ale nigdy, na przykład, i upoważniam Grecję, policję, straż miejską, wojsko, 3 razy w górę strzelać, 3 razy, a później od razu kulę w łeb, od razu. I z ostrzegawczym mikrofon, tuba i mówić, proszę cię wrócić do swojego kraju, jeżeli nie, w łeb będziesz miał. Jak chcesz, to prędko wrócą te narody do swojego kraju. Raz, dwa wrócą z tego powodu, że nie będzie tu szturmowanie żadnych granic. Ani w Grecji, ani nigdzie. Niech oni sami siebie pilnują i tak dalej. Niech swojej granicy pilnują. Niech swojej granicy tam walczą o swoje państwo i tak dalej, a nie uciekają ze swojego państwa. My jak walczyliśmy, jak napadli nas Niemcy i Ruski, to my z Polski nie uciekaliśmy, tylko broniliśmy swojej granicy, swojego państwa i tak dalej. A oni uciekają za chlebem, za pieniążkami, za seksem i tak dalej. Przyjdzie taki murzyn, Chińczyk, przyjdzie murzyn, bo te murzynie są wielka część. I powie tak, wynocha z domu, to mój dom i tak dalej. I co, ja mam pójść na ulicy mieszkać? Jako Polak? Po rodzicach? A nie, to mnie wyjmie pistolet, zastrzeli i koniec. A wiadomo, jaka nasza polska policja. Wiadomo, naszych bandytów nie umie nawet łapać. A będzie cudzych łapać? Na pewno nie. Będzie bać się. I powiem do Greków mówię. Normalnie upoważniam was. 3 razy do góry, a reszta kula w łeb. I one wrócą. Jednego położycie albo 5, to tak będą uciekać od was jak myszki. Tak będą uciekać. I nie dawać się, że one strzelają z petardu, nie dawać kupować dla ich petardów. Nie dawać, bo one z petardu do was rzucają i tak dalej. Nie dawać tego. To jest zabronione u nas w Polsce, kupowania. I powiem tak, dalej. Jeżeli to niby jedzie, upoważniłem, napisałem do ministra obrony narodowej i prezydenta, napisze RP jeszcze, ażeby nasze wojsko wkroczyło tam, żeby uspokoiło, żeby tych murzynów wrócili na swoje państwo. Dziękuję bardzo.